Witajcie, Szymeczki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hard Majestry na podcastie Age of Empires. Jak Polska! Każde przywitanie jest takie same, ale jakoś miło się je robi. Więc w ostatnim odcinku oczywiście robiliśmy bardzo ważne rzeczy. Tak, bardzo ważne. I w tym odcinku spróbujemy zrobić kolejne ważne rzeczy. Oczywiście ja mam takie, że tak powiem, wrażenie, że jeszcze trochę będzie takich odcinków typowo, że a nic się nie będzie działo, a nic, nie wiem, a później będzie takie BUM wojna, BUM wojna, BUM wojna. Ale to musimy poczekać. Czy możemy coś porobić? Możemy to zrobić, ale to nie chcę. Więc tak, jedną z ważniejszych rzeczy jest, które musimy zawsze robić, jest oczywiście mieć czołgi i samoloty na czas. Oraz nie wiem dlaczego, ale to kosztuje mnie jeden właśnie. Nawet tam nie pisał jeden. Jedno doświadczenie, a kolejne już kosztuje mnie więcej, więc nie wiem dlaczego. Czy tutaj też mnie kosztuje. Dlaczego tak to jest zrobione? Nie wiem, dobra. Prison Beam. Myślę, że to jest coś w rodzaju, żeby poprawić, ale to może trochę, że tak powiem, dobra. Nie wiem, żeby tak specjalnie, ale później te w sumie tak trochę słabo działają. Wiecie. Jak to się nazywa? No te bonusy. O, zabrakło. Redukcja kosztów, czy jakoś tak. Okej, Mona się wróciła. Nie wiem dlaczego jest Franco na tym. Powinno być. Ale powiedzmy sobie szczerze. Chodzę z Sandurą, przecież on zginął na początku wojny domowej. Więc tak, mamy tutaj do wyboru kilka rzeczy. I teraz jest pytanie. Nie mamy Fighters. Czy coś mi tu daje? Nie sądzę, żeby to były samoloty, okej. Szukam takiego, który da mi, że tak powiem, ręcz jest fajny. Ale myślę, że to będzie lepsze. Który dałby mi tam coś, jakieś takie bonusy, typu produkcja. Więc tak, to już mamy i reszta tak naprawdę zależy od tego, czy jak bardzo chce mi się robić resztę. Okej. I tak, co mi daje ten tutaj? Daje mi Operatis Loves, a my chyba nie mamy agencji, więc stwórzmy oczywiście dwójkę. Okej, fajnie. Więc dlaczego możemy stworzyć fińską? Okej. To jeszcze mi się zastanawia zbyt to. Okej, dalej robimy kolejne te. Mi się podoba, szczerze powiem. Jestem fanem tego, co oni tutaj porobili. Tutaj nie wiem jak bardzo, bo jak sami widzicie, tak. Tank. No może tanka. To jest bardzo krótkie, więc trochę tak nie boli. Bo lubię, kiedy są krótkie i wtedy można zrobić coś takiego, że duże, takie wiecie, typu nusiki daje, takie małe. Wtedy dłużej jest. Trochę dziwne jest to. Okej. Okay. No naprawdę ktoś jest właśnie fanem fanem kina. I naprawdę dużo tego dał. Ogólnie z tego co mój znajomy opisywał, to podobno team jest złożony w większości z Polaków, więc nie dziwmy się, że polskie drzewko jest zarąbiste. ale tak naprawdę. Dlaczego? A, źle ścisnąłem. Musimy sobie porobić. O, wszystko jest na infantry. Jest jakieś do produkcji. Jest, który daje plus 5 do wszystkiego. Tutaj jest plus 10, tutaj jest sense. Rally Beat mi się podoba. O. Podoba mi się tam. O, już za chwilę skończymy.
Więc no, będziemy szukali takich możliwości, jakiegoś rozwiązania tego wszystkiego jak najszybciej. Ogólnie teraz dostajemy co chwila dużo political power. Więc tak, oczywiście nie możemy tutaj zmienić, to jest zablokowane. To wszystko jest zapewne eventami obłożone. Więc nie wiem, czy jestem fanem, czy nie. Nie, chyba nie jestem za bardzo fanem. Tutaj mamy tylko do marynarki, ale nie potrzebujemy marynarki obecnie. Ogólnie ostatnio się tak, jeżeli chodzi o czas, kiedy to nagrywam, to ostatnio się wydarzył Game Awards 2022 i ja tak naprawdę bardzo się tym nie przejmowałem, ale chyba dwie rzeczy? Trzy rzeczy w sumie, ale dwie powiązane ze sobą. Że po prostu God of War dostał strasznie dużo nagród i co aż zaczął ludzi denerwować, bo też można mieć wątpliwości, czy to jest aż tak dobre. Ale też, co było z ciekawszych tam rzeczy, to tak, że tam Elden Ring wygrał tą nagrodę, a później jeszcze gościu, który tam wyszedł razem z nimi i nikt nie zorientował, o co chodzi. I to mnie tak na samym początku zdziwiło, a teraz mnie to bawi. Okej, więc tak, szukamy czegoś, co nam da... A to znaczy, że możemy to zrobić, tylko że oni są z innych ideologii, ale nie wiem, co to... To znaczy, że są z innej, że nie możemy tego wsiąść? Możemy! Ale nie rozumiem, o co chodziło. Bo ja szukam czegoś takiego, który mi da po prostu jak najwięcej bonusów do zapewne produkcji. Ten... Jak to jest porównanie z tym? Ten jest dobry. Powiem. Nie wiem, jak to jest, ale tutaj jest strasznie dużo tych dobrych. Okej. Okay. Więc, no w sumie tak teraz dużo się dzieje. Co to jest? Legionaries. Dobra, dziwny to jest symbol. Zagaduję, że ktoś napisze mi kiedyś, co to za symbol. Nie wiem, czy od razu jak to wydam, czy nie. Ale czasami mi odpisują po dłuższym czasie. Co jest czasami dziwne. Kiedy ktoś odpisuje na odcinek, który ma prawie rok. I człowiek już zapomniał o tym, że w ogóle nagrał coś takiego. Okej. Okay. Pójdźmy samoloty nieco. Okej. Tutaj już ostatni cel. Ważny. I możemy produkować więcej tego. Ja mamy cywilneczkę. Mamy trochę. Sprawdzałem po prostu. Dawać więcej fabryk. Więcej fabryk tego. Więcej. Więcej. W sumie drogi też możemy tu. Lepsze drogi. Kolej zastanawiam się, jeżeli będziemy atakować ich, to w sumie by się przydało ciągnąć kolej. Ciągniemy tak, żeby według mnie najlepiej było. Tak. Kolej mi znikła. Coś mi się wydaje, że zagłośniła muzykę. To chwila ściszę muzykę. Albo po prostu... Nie wiem, tu bardziej słucham drążony. Okej, okay, co tam dalej? Mamy tutaj produkcję militarnek. Tego. Ale mi się podoba to. A, wezmę tego gościa. Division of Corner. Nie, mi się nie podoba. Tutaj jest kilku, którzy mają minusy. Stanisław Moski. Ale jakie to są minusy? Record table, stabilność. Mamy takie coś, co trzeba będzie zrobić, więc dobra, na razie to omijamy. Army to nie. Rządkę nie.
To jest nawet dobre z tego wszystkiego. To jest dobre. Z tego. Co to jest za kościół? Na śmigurec. Okej. Widzę tutaj dużo bonusów, które mogą mi się przydać, ale tutaj. Produkcja. Okej, widzę, że teraz to te cele to zaczęły nam może przeszkadzać, że tak powiem. Szybko je robimy i przez co trochę nam przeszkadzają w przeglądaniu tych rzeczy. Okej, więc możemy. Aż tak dużo nie mają tutaj budżetów. Tak naprawdę możemy wysłać was już do Niemiec. Podoba mi się takie. No te portrety trzeba skalować, bo mają dziwne ten. Taki. Dziwną maskę tego. Bo to wszystko działa na podstawie masek, że podkłada pod dany obrazek właśnie portret i ma tam wycięte, co tam właśnie element trzeba pokazywać i trzeba zawsze tak skalować to, żeby twarze były w tym okręgu. Okej, mamy wolne fabryki, o dziwo. O, już się nam tutaj pięło. Dobrze, że się przypięło i ładnie to wygląda, szczerze powiem. Dobra, produkcję mamy, tak jak mówiłem. Ważne jest to, żebyśmy mieli dosyć dobrze zrobioną produkcję. Tutaj przez to, że nie mamy tego, to się nam nie pojawia. Szkoda trochę. Dobra, potrzebujemy czegoś, co nie ma na początku, że daje, tylko co nam da od razu. Trick tylko mam do nawet inventor, engineer mi się podoba. Engineer byłby fajny. Dobra, tego dam. Chodzi o to, żebyśmy wydali to w odpowiedni sposób. Ja myślę, że to jednak zaoszczędzimy na dywizję i dalej szukamy odpowiedniego. Podoba mi się. Jest nawet fajny. Ten produkcję. Ciebie weźmiemy. Masz dobrą produkcję. A tutaj mam wybór, bo mogę tego, ale da mi minus stabilności, a mi się nie mogę zrobić coś takiego, bo potrzebuję. Jest ten, który jest nawet fajny. Ten mi się chyba zostawi. Ten jest chyba najlepszy. Albo ten. Ja nie potrzebuję już. Tak, tego wezmę. Okej, wszystkich mamy wybranych. Okej. Czas na nową konstytucję. O, i teraz trochę dłużej potrwa. Tak, jako że. Co to jest? The ground is growing in strength. Thanks to the successful move on one of we managed to improve the situation of our country. Of course, this minister attributed some rumors of idea to grace. A, czyli to. Tak to działa. Że możemy dostać event na ten temat. Nie wiem, czy to. Nie wiem, czy to jak bardzo. Bardzo ten sat atakuje teraz. Nie rozumiem, jak bardzo to miałoby nam przeszkodzić. Power truck. Dobra, to zapewne. Tak, to weźmiemy. Potrzebujemy nieco tych ciężarówek. Oraz teraz pytanie z samolotami. Tutaj mamy plus support. Tutaj mamy to. Mam takiego z close air support, który będzie jeszcze coś, może jeszcze dodawać. To jest. To w sumie powinniśmy to wziąć, bo to jest żeglugi. Ale ja tak za bardzo nie będę tego robić. No widzę, że tutaj taki trochę błąd wszedł. Jakiś close air supporter, czy to jest range? To jest ten. Dobra, tego weźmiemy. Dobra, róbcie dalej artylerię, bo nie zapomniałem jej badać. Część rzeczy zapomniałem badać. Okej.
Tak, to jest ważne. Friends of from Russia. A. Chętnie. Dostaliśmy ideę, która mi bardzo pomoże. I w sumie jak jest tam to, wiecie, co mieliśmy mieć strasznie duże wymagania, to już możemy zrobić. Gdzie to jest? Tutaj, no. National Defense Fund. Możemy pójść to i to. I w sumie to będzie chyba do końca życia będziemy to mieć. Nie sądzę, żeby nam odebrali to. Okej, więc teraz te 80 dni. Poczekamy. A później pytanie jest, czy coś mamy tutaj ciekawego? Tutaj mamy... Przeciwko temu stabilność, to aż tak mnie bardzo nie interesuje. Konstrukcja, produkcja, to jest dobre. To mi usunie. To jest ogólnie chyba wtedy mi. Tutaj mamy factories. Szczerze z tym... Liczę właśnie Construction Speed, to ja chyba wezmę Construction Speed. To będzie dobre. Dobra, Monthly Population Recruitable Consumer Goods. To też jest dobre. Tutaj w ogóle większość idei jest dobra, ale myślę, że po tym pójdziemy w to. I będziemy jakoś się szykowali. Ogólnie jak to wygląda z produkcją naszych dywizji? Jest dobra produkcja. Więc może też czołgi pod... Nie, jedno czołgi weźmy. Okej. Francja robi jakieś manewry, tylko jest taki problem. Francja jest naszym sojusznikiem. Dosłownie nie widzę jaki tutaj jest balans w tej grze. Mamy kilka frakcji. Mamy tą frakcję wielką. Mamy tą frakcję wielką. I tak naprawdę jak dojdzie do wojny pomiędzy tymi trzema frakcjami, to cała Europa przecież zostanie pochłonięta przez Rosję. Bo tak, Brytyjczycy, jeżeli są źle skodowani, to pójdą pomagać. Ale jeżeli są dobrze skodowani, to nie będą siedzieć na wyspach i nic nie robić. Więc to najbardziej mnie zastanawia, co oni będą chcieli porobić. Okej, więc tak, mam tutaj sporo, jaki mam 20 dziennego, tutaj 0,5, 0,12, jest dobrze. Więc tak, na razie tego nie robię. Mam produkcję samolotów, ale na razie nie będę bawić się w samolociki, ale będę się bawić w dywizję, bo potrzebuję porobić nieco lepszych dywizji. Więc najpierw to... Ale nie ma jakiegoś problemu wiecznego, wielkiego. Okej, okay. Rosjanie co chwilę nam coś dają. To mnie... Mam obawy wobec tego, ale... Okej, okay, może być. Może być. Nie boimy się Rosjan. Oczywiście w tym uniwersum. Okej, okay, możemy coś porobić. Myślę, że Home Department będzie jedną z podstawowych rzeczy. Przez to, że i tak mamy strasznie dużo fabryk. Okej, dodajmy sobie tu... Dajmy mu scavengera. Jak widzę, że ma scavengera, to po prostu niech będzie miał. Okej, więc tak. Ty ćwicz. Ćwicz. Potrzebujemy tych jednostek jednak na jakimś poziomie, bo widzę, że one są jednak na słabym poziomie. Okej, czyli to... Dobra, już... Ja się zastanawiałem, jak oni to robią z tym. Oni po prostu to podzielili na większą ilość tego i po prostu szybciej to wygląda. Dobra, jest to nawet fajne, teraz jak rozumiem to wszystko. Fajnie jest, kiedy się rozumie, jak to jest kodowane. Okej. Okay. W sumie niedługo będę wykorzystywać te, no wiecie, siłę polityczną do decyzji, bo dosłownie jak za chwilę ją wykorzystuję. Okay, co mi dacie? O Jezu. Dobra. To jest. Rarely focuses.
Jezu, dużo tej gadali. To może mi się przydać. Jest po prostu za darmo dostajemy co roku. Okej, musimy mieć powyżej wilniaczek, powyżej 50, czyli jednak opłaca się budować wilniaczki. Ja, który po prostu postawił ile? 4, 6, z około 20. Okej, więc tak, zrobiliśmy to. To znaczy, że bardzo dużo dostaliśmy, ale i tak powiedziałem, że zrobimy Piast Concept. Wydaje mi się, że jeszcze nasza, że tak powiem, armia nie jest potężna. No ale się zbliża do tego. Oraz przez to, że już w sumie widzę, że karabiny chyba już nie mamy problemu z karabinami. Tak, nie mamy już problemu. To ja trochę odejmę, żeby na inne fronty dawać. Czegoś nie produkujemy. Antitanków, powiadacie? Ja bym do czego dałem antitanki? Chyba przez przypadek mogłem dać do czegoś. Nie dziwię się. Okej. Zobaczmy, do czego ja dałem antitanki? Tutaj nie ma antitanków, a czy Armored Division? Nie ma antitanków, więc gdzie ja dałem antitanki? Tutaj są jakieś antitanki. Okej. Więc tak naprawdę weźmiemy teraz wojsko i te wszystkie brygady zamienimy na dywizję kawalerii, bo kawalerię ogólnie chciałbym zmienić na zmotoryzowane. Będziemy siły. Więc tak, będziemy je motoryzować, bo wydaje mi się, że o wiele lepiej będzie, jeżeli będziemy mieć kawalerię. Ogólnie ciekawostka. Dlaczego Polska miała dużo kawalerii właśnie podczas II wojny światowej we wrześniu? Dlatego, że kawaleria była według Polaków dobrą jednostką przeciwko Rosjanom. Dlatego tworzono kawalerię. Bo szybka i tak naprawdę wojna by nie polegała tak, jak myślano, żeby właśnie będzie wyglądać na zachodzie. Dobra, potwórzmy sobie, nie wiem, z 3 dywizje. Tego można zrobić, nie wiem, 10 dywizji. A niech tworzy. Dobra, nasza o wiele, powiem tak, o wiele ładniej to wygląda w porównaniu do tego, co w Kaiserreichu, gdzie dosłownie musieliśmy dbać o każdy rodzaj naszego zaopatrzenia, bo bez tego to byśmy umarli. A tutaj o wiele łatwiej jest, według mnie. Okej, więc tak. Myślę, że to na razie tego gościa damy. Marine. Ten gościu wydaje się dobry. Lead coordination. No, air experience. Ten air experience by się jednak przydał. Dobra, wydajemy to i w sumie wszystko, co mogliśmy wybrać, wybraliśmy z tego. A, dawajcie, tutaj. This temple has been decommissioned? O, ma się rozprodukujemy złą. Teraz zauważyłem. Dobra, dawaj do góry. No, dlaczego wcześniej tego nie powiedzieliście? Dobra. Głupio nie popatrzyłem. O tak. Anti-Germanic moods in Poland. Tak, nie cierpimy Niemców. Odzyskamy tutaj wszystko. O, Niemcy na granicy.
Nie, zgaduję, że mają słabsze dywizje. Zobaczmy. Wydaje się, że mają słabsze dywizje. My mamy już dobre, dosyć dobre, jeżeli chodzi o to. I tak, tutaj musimy mieć więcej niż 60, a to szybko zrobimy, tego, więc tak naprawdę możemy zacząć robić tak, albo do tego, albo do tego. Chyba zacznę do tego. Zacznę od tego, wiem, dużo skrótów myślowych. Zacznę od właśnie celu z Construction Speed, bo to się nam przyda, oraz to robimy. Więc to co... A, mamy misję, możemy zrobić, ale nie wiem, czy mamy wystarczająco, żeby... Capture Cypher. Nie mamy wystarczająco tego. Możemy to dostać z Paymasterem. Branch... A, musimy najpierw trochę zaupgrade'ować to. Dobra, ale na tym zakończę. Ten odcinek bardzo był owocny. Zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy, które chciałem zrobić. I tak naprawdę teraz jak to zrobimy, to... O czym... może jednak nie, ale zaczniemy robić już do wojska rzeczy, to w sumie będziemy coraz bliżej wojny. Więc był z wami trochę bardzo na modyfikacji Age of Imperials jako Polska. No to cześć!